Dzień dobry. Jesteśmy w gospodarstwie pana Czekana. I na śniadanie mamy zaserwowane jajka. Jajka jak jajka, każdy zna jajka. Trzeba było nakrywać, jak było więcej. Jak było, nie wiem, my już zjedliśmy praktycznie. To jest jedna trzecia. Co to jest? Jajka są bardzo dobre, jajecznica zawsze działa. I słuchajcie, a tu mamy na talerzu coś wyglądającego jak naleśnik, ale to nie jest naleśnik. To jest placek. Taki duży, rozciągnięty placek. Po polsku placek ziemniaczany, bo to jest jakby z ziemniaków. A tu na Wileńszczyźnie mówi się na to blin. Blin kartoflany. Blin kartoflany. Jak gospodarz nam tu podpowiada. I z przekazów rodzinnych... Nie ziemniaczany, tylko kartoflany. To jest kartofle, to ziemniaki. Kartofle. To jakieś takie, coś w ziemi rośnie, ziemi. Ale co to jeszcze to nie ma wiadomo. Określenia. Nie wiadomo co, nie? Ziemniaczany. Tak jak ziemniaczany. Trochę, ja mam pretensje do ortografii języka polskiego. Do tych znawców, dlaczego różnie. Tak zapuszczony polski język jest? On taki dwuznaczny, nie? Dwuznaczny bardzo. Jeden wyraz do drugiego niepodobno oznacza to samo. Nie, tak, tak. Prawda? Nie, tak, bo ziemniaczany, ziemniaki. Ziemniaki to coś tam rośnie w ziemi. Buraki też w ziemi rosną. I buraki są ziemniakami, tak? I kartofle. Ale uwaga. A to kartofla. Kartofla. Tak, ale kartofla to jest po niemiecku. Kartofle. No to jest z niemieckiego kartofla, a że my byliśmy blisko Prus tutaj, to i te wyrazy się przenikały, a w poznańskim to mówią pyry. Pyry, jeszcze inaczej, nie? A gdzieś tam jeszcze pewnie coś wymyślą. No w każdym razie to są ziemniaki, kartofle, pyry i jak zwał, tak zwał. W każdym razie bardzo są dobre. Pan Władysław Czekan jest świetnym kucharzem. Świetnym kuchni narodowej, ludowej. Powiem więcej. Jest po prostu bardzo dobrze zorganizowany. Wspaniałe ma serce. Smak i sznyt. A jak już ktoś ma smak, to już będzie dobrze. Bo niektórzy ludzie nie mają smaku, nie mają taktu i wszystko robią źle. A niektórzy właśnie mają i ten dar. Dar jest tutaj na stole, na talerzu. Serce, umysł i całokształt w tym blinie. Moja mama mówiła właśnie też bliny, że to babcia mówiła bliny, bo była z tych terenów tutaj, Wileńszczyzny. Bliny, więc tak wyglądają bliny. To jest taki klasyczny blin? Klasyczny. To jest klasyczny blin. A widzicie? Podpalony trochę, po prostu. Troszkę pod grzmoty nie bał. Podsmalony, podpalony, tak. Więc to jest blin i jemy bliny. Pozdrawiam wszystkich smakoszy, którym kuchnia jest bliska brzucha. I serca. Sława wielkiej Polsce. Cześć.